Jeżeli pod tym filmem będzie 50 łapek w górę, to Masz Hajto przyjechał, a sami wiecie dobrze kogo i gdzie. No właśnie, Tomasz Hajto jest znany przede wszystkim z różnych afer. Spin na Twitterze chociażby z Kamilem Grabarą i z pracy jako komentator sportowy. Wymienienie mistrzowskiego składu Kaiserslautern czy zwrot truskawka na torcie stały się kultowymi tekstami, a gdzieś dopiero obok tego przebija się do świadomości osób nieinteresujących się piłką sprzed kilkunastu lat, że Hajto grał kiedyś tam w reprezentacji i w Bundeslidze. O ile na temat osoby Tomasza Hajty czy jego zdolności komentatorskich wiele osób ma swoją opinię, o tyle szczególnie młodsi kibice mogą nie wiedzieć, czy był on dobrym piłkarzem. Dlatego postaram się w tym filmiku przedstawić karierę piłkarską Tomasza Hajty. Występował on na pozycji środkowego obrońcy, miał świetne krosowe podanie, daleki wyrzut z autu, niezłe uderzenie z dystansu i dość często łapał kartki. Jest rekordzistą, jeśli chodzi o największą liczbę otrzymanych żółtych kartek w jednym sezonie Bundesligi. W sezonie 98-99 był karany w ten sposób aż 16 razy. Mając 21 lat, wychowanek Halniaka Maków Podhalański przeszedł z Hutnika Kraków do Górnika Zabrze. 5 lat udanej gry w barwach 14-krotnego mistrza Polski oraz od 1996 roku dość regularne występy w reprezentacji Polski sprawiły, że w 1997 sprowadził go występujący w Bundeslidze MSV Duisburg. Wejście do ligi niemieckiej miał imponujące. W pierwszych 9 meczach aż 5 razy trafił do 11 kolejki kickera. Na koniec pierwszego sezonu miał najwyższą średnią not w zespole i był wśród 10 najlepszych defensorów Bundesligi, jeśli chodzi o pomeczowe oceny wystawiane przez kickera. Podobnie spisywał się w następnym sezonie, dzięki czemu drużyna przez 2 lata z rzędu zajmowała 8 miejsce na koniec sezonu. Niestety, sezon 99-2000 nie był już tak udany i Duisburg spadł z Bundesligi. Jednak Tomaszowi Hajcie nie było dane grać na zapleczu najlepszej niemieckiej ligi, ponieważ zgłosiło się po niego Schalke. W klubie z Gelsenkirchen grał już wówczas Tomasz Wałdoch. Razem stworzyli duet stoperów i to nie byle jaki. W sezonie 2000-2001 Schalke przegrało z Bayernem walkę o mistrzostwo o zaledwie 1 punkt oraz wygrało Puchar Niemiec, który obroniło rok później. To sprawiło, że Hajto spełnił marzenie wielu piłkarzy i zagrał w Lidze Mistrzów oraz Pucharze UEFA. Kibice Schalke bardzo dobrze wspominają występy dwóch polskich obrońców i niedawno wybrali ich do najlepszej jedenastki XXI wieku. W głosowaniu wyprzedzili m.in. Matipa czy Hevedesa. W 2002 roku, tak jak przez całe eliminacje, również na Mistrzostwach Świata, Hajto grał w podstawowym składzie biało-czerwonych. Jednak delikatnie mówiąc, zarówno mecz z Koreą, jak i z Portugalią nie może zaliczyć do udanych. Z orzełkiem na piersi rozegrał łącznie 62 spotkania i należy do klubu wybitnych reprezentantów Polski. Ostatni raz został powołany do kadry w sezonie 2004-2005, kiedy był już piłkarzem Norymbergi. Był to jego ostatni sezon w Bundeslidze, w której rozegrał aż 201 spotkań. W kolejnym sezonie występował w Championship. Pół sezonu w Southampton i pół w Derby, z którego przyszedł do ŁKS-u, w którym grał z półtora roczną przerwą na występy w Górniku aż do zakończenia swojej kariery w 2010 roku. Ostatni swój sezon rozegrał nie w Ekstraklasie, a w pierwszej lidze, do którego spadł z łódzkim klubem sportowym. Podsumowując, moim zdaniem Tomasz Hajto był w skali naszego kraju bardzo dobrym piłkarzem. Rozegranie tylu spotkań w reprezentacji w Bundeslidze, gdzie zaledwie 7 Polaków może się poszczycić większą liczbą występów, mówi samo za siebie. Dajcie znać w komentarzach, czy filmik Wam się podobał. Jeśli tak, będę się cieszył jak Tomasz Hajto z wygrania pucharu Quizu Etoto.